Witam serdecznie. Dzisiaj w Ciemiernikach gościmy Tomka Borkowskiego, właściciela firmy Koba Diagnostyka. Będziemy robić badania DNA młodym gołąbkom po Elzie, po Majorze i po Dianie. Także zaraz bierzemy się do pracy, będziemy robić badania. Tomek, przeszliśmy się po hodowli gołębi Military Rogala. Jak wrażenia w Ciemiernikach? Ciemierniki bardzo specyficzne, hodowla inna niż wszystkie, bo powiem, że zupełnie inny sposób prowadzenia gołębi. No tutaj typowo nastawione na ten daleki dystans. Proste rozwiązania, bardzo skuteczne, bardzo dobre. No i tutaj widać, że klasa tych gołębi już się odniosła wielkim echem za granicą, no bo i tutaj wiem, że gdzieś gołębi do Indii pojechały i gdzieś do Azji i są kolejni klienci. Filipiny. Także w związku z tym, że hodowcy sobie życzą takich badań DNA, że chcą być pewni, że ten gołąb jakby jest pod tym, no to ja osobiście albo pracownicy przyjeżdżamy. Żeby coś takiego zrobić, to musimy spisać numer obrączki gołębia. Tutaj mamy PL 09 oddział 2021 i numer obrączki 4404. I to jest młody po Elzie. Elza już jest w bazie, także tylko młodego trzeba zrobić i porównać. Następnie używamy takich jednorazowych nakuwaczy dla cukrzyka. Delikatnie nakuwamy opuszek. Pojawia się tutaj kropelka krwi. Następnie tą kropelkę może sobie przyłożyć. O, tą kropelkę krwi bierzemy i obtaczamy na wymazóweczkę, żeby była czerwona. No i potem zrobimy resztę pracy już w laboratorium. Nasze badania są wystandaryzowane z ISAG-iem. Korzystamy z panelu utworzonego przez Międzynarodową Federację Genów. Porównujemy 16 markerów wyznaczonych przez tę federację. No i po prostu, jeżeli ptak jest zgodny, to jest na 100%, ponieważ każdy z tych markerów powinien się zgadzać. A gołąbki, powiem szczerze, że sobie popatrzę, bo małe, a już ładne. Sam mam jednego gołąbka od Sławka, także zobaczymy. Pojedzie prawdopodobnie na Afrykę. Ładny gołąbek. Mały, ale ładny. Tu jest drugie badanie, zrobimy młody po Majorze. To jest tak, PL 09 21. I tutaj jest i numer 44 61. Major. Po Majorze. Na tym azwerce mamy liczbę porządkową próbki, którą pobieramy na kartce gołębia, która odpowiada tej numerze próbki i po prostu resztę rzeczy robimy w laboratorium. No powiem, że gołębie ciekawe, bo to na takim dystansie i to nie jeden raz, tylko dwa, czasami nawet trzy. No zgadza się, już parę lat. A prawda jest taka, że no, z tego co wiem, to w tym PZHGP w oddziale nie bardzo. Tak, traktujesz to bardziej jako trening. Dokładnie, jako przygotowanie. Tak. No ja kiedyś leciałem i w oddziale ostro, jak to się mówi, no a teraz już się nastawiłem na typowo loty daleko dystansowe. I to jest, uważam, jakaś alternatywa też dla ludzi, którzy nie mają czasu, bo zupełnie też tego gołębi prowadzi. Nie jest tak potrzebna już ten czas, ta obsługa tych gołębi. No zobaczymy. Także na dzisiaj to tyle. Pozdrawiamy jeszcze raz Ciemiernik. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobry lot. Dobry lot.